Siema, dzisiaj kolejny odcinek zrobienia tego oto bitwina. Jestem ciekaw, czy on w końcu będzie jeździł. Dzisiaj zakładamy przerzutkę, zaraz jadę po mąż jego. Było już tyle odcinków z tym bitwinem i w prawie każdym gadam to samo, że generalnie kupiony rower używany w stanie średnim i że postanowiłem zrobić jego, powiedzmy, renowację i ulepszenie. To okazało się nie do końca opłacalne, ale już tyle rzeczy było wymienionych, że warto to robić dalej. I wzięliśmy się w końcu za zbyt długo odkładany remont napędu. Ostatnio był robiony łańcuch wolnobieg i mówiłem o przerzutce. No i przyszła przerzutka, w zasadzie kilka dni po tamtej naprawie, ale mąż nie miał czasu. Samemu bym może wymienił, ale bez regulacji. Są generalnie dwa sposoby, albo odkręcamy kółeczko, żeby wsadzić łańcuch, albo rozkuwamy łańcuch, żeby go przedziać. Zobaczymy. To jest X4 kupiona tanio, bardzo tanio, okazyjnie. Niby aż za dobra na taki rower, ale generalnie na stronie Decathlonu X3 oraz X4 były w takiej samej cenie. Zastanawiam się, czy to jakiś błąd, czy jakiś żart, bo te przerzutki się dość dużo od siebie różnią. W każdym razie tak było. To jest kupiona, używana. Mąż i pomoże doregulować, bo on miał te przerzutki u siebie i ma sporo doświadczenia z nimi. No, no właśnie w nim jest wsadzona X3 od Marsiego. Była to na szybko przerzutka zrobiona, bo turniej pękł dawno temu. Turniej pękł. Shimano turniej. To są właśnie przerzutki Shimano. Myślałem, że będzie lepsza. Wiecie, ile ja w życiu w turnieju połamałem? To już chyba z piąta. Tak było i jest ona uszkodzona. Tak jak widzimy, wózek tutaj jest na śrubkę. On był tam skręcany, klejony, no i generalnie jest dość zużyta i to nie miało prawa dobrze działać. Mąż jemu kiedyś ceramik z trójka się połamała. No, to jest właśnie ona. Tutaj mąż i dał spawy pana Mietka. Na szczęście hak w ramie jest cały. Uszkodziła się tylko przerzutka, więc bez problemu możemy założyć nową. Widzicie, tutaj jest pęknięty wózek. Tutaj daliśmy śrubkę. Ona prawie na wylot tu sięga. Bo tu było takie miejsce, tak jakby zapadka, żeby łańcuch nie spadał. I my tutaj daliśmy dodatkową śrubę w wózku. Zasadniczo nie naśladujcie, bo to jest to skrajne druciarstwo i grozi kalectwem. No i działa, patrzcie, kręci, kręci. Mam nadzieję, że już teraz będzie działać. Dlatego wymieniamy i można by było z niej wykręcić kółeczka, ale ona jest w takim stanie, żeby się rozpadła do reszty. Więc chyba rozkujemy łańcuch, ale też się skonsultuję z mążem. No i założymy tą, a ta X3 będzie jako awaryjna w razie czego. Przyszedł mąż i... Halo, a to się kameruje? No. Znowu jestem w tej koszulce. Znowu ta sama koszulka. Nie wiem, czemu on ubrań nie ma. Nie no, zbieg okoliczności. Rano wstaję, mówię, idę rower grybę robić. Patrzę, kurde, ta koszulka. Mówię, kurde, znowu w tej koszulce. I tak, rozpoczęliśmy już demontaż, jednak nie jedziemy po Popeya i rozkuwacz i jednak rozbierzemy tą przerzutkę troszeczkę. Tutaj taka linka, no w zasadzie razem z manetką zintegrowana w tym modelu, więc jakby się zepsuła, to byłby problem ją wymienić, więc zaraz spróbujemy tą końcówkę jakoś zrobić. Pamiętam, jak to robiliśmy, wtedy był koniec ziemianki. Czy to tak wyjdzie? Ciekawe. Chyba może być problem. O, 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 o. A jednak, udało się. No mąż jest magik, nie? On umie takie rzeczy robić. W sumie... Wsadził z powrotem. W sumie, gdyby ta przerzutka nie była zepsuta, to byśmy tego tak łatwo nie zrobili. No bo to jest przerzutka typu jednorazowa i po prostu jest nierozbieralna. No, tu jest zanietowane, kurde, kółka ma. To a teraz to jest przerzutka typu drutuj z mążem. Chociaż tu ma chyba się... Nie, ty, ma, ty odkręcałeś kiedyś. Tu się da. No właśnie. No, no. Tak byśmy... Pamiętam, jak my to nawiercaliśmy, chłopie. No tak. Zabawne trochę. O, o jest. Akurat jak zatrzymałem. W tym plastiku nie wiesz, czy to było, wiesz? Nie? Nie. Nie trafiłeś na ten plastik. XD. Dobrze, że nie wierciłem. A to można teraz większym rozwiercić trochę? Dobra robota. Druciarstwo. Mamy wkręta. Ale wracając, pancerze są tutaj oryginalne od Bitwina. Ej, chociaż taki kawałek pancerza może bym miał, może zmienimy. Bo zostały fragmenty od roweru babci, a Bitwin to jest tak prosty rower, że może być pancerz od roweru babci nawet i będzie działał. A to jest fabryczna przeszytka, jaka w nim była. Skończyła w taki oto sposób podczas normalnej jazdy. I potem jednak stwierdziłem, że mąż miał rację. I od tamtego czasu stosuję ramy, które mnie praktycznie nigdy nie zawiodły. W tym modelu widzimy, jak przerzutki jest w ramie. Nie wiem, po co to trzymam, w sumie mógłbym to wyrzucić. Robota trwa. Zajrzałem do moich części rowerowych. Z reguły tego nie robię. Nowa pancerz. Nowy pancerz. Nowa pancerz.
coś. Chciałem powiedzieć nowa linka, ale nie. Mąż i tutaj uciął to rozpieprzone zakończenie. Końcówki pancerza też mąż i znalazł i wykorzystał. I będzie ten fragment pancerza tutaj nieco bardziej elegancki. I trwa zakładanie nowej przerzutki. Pamiątka pomąsiowa z Bitwina i z Crossa. To odkładamy, Strama X3, a Shimano Turny zutylizujemy. Widzowie, mążemu się udało zrobić. Mamy tutaj przerzuteczkę Stram X4. Nie sądziłem, że ona kiedykolwiek będzie w tym rowerze. Przerzuca to. Mało było nagrań z roboty. Ale musiałem posprzątać w domu, podczas gdy mąż się pracował. A na ostatnie też można? No wszystko można. Szarek go dociągnąć. O, nawet na ostatnim działa. Działa, kurde. Może to już ostatni odcinek z remontu napędu, miejmy nadzieję. To przetestujemy na ulicy. No i chyba tym razem się udało. A nasza przerzutka przerzuca na najwyższe, aż do siódemki. Zrzuca i redukuje też na lżejsze. Może remont napędu udało się zakończyć. Zobaczymy. Ciekawe. Teraz tylko sztyca i siodełko do zrobienia. Tak jak wspominałem, trochę śmieszne, a w zasadzie przykre jest to, że koszt remontu całego napędu bez korby będzie porównywalny do kosztu sztycy z siodełkiem. Tak teraz te ceny wszystkiego poszły w górę. No i trochę masakra, ale no cóż, trzeba zrobić to siodełko, bo lata całe też już mnie denerwuje. I w sumie dobrze, że robimy tutaj napęd bardziej Strama niż Shimano. Myślę, że to bardzo dobrze. Przerzuca i nie przeskakuje jak na razie, więc oby tak dalej. Oczywiście nie chodzi to idealnie, ale nie jest źle. Tylko nie wiem, czy coś widać będzie. No, więc tym razem naprawa się udała. U siebie w Bitwinie. Hamulce też mamy zrobione. Opony są już trochę stare, ale do takiego Bitwina wystarczą. Tak jak mówię, sztyca siodełko. I ten projekcik myślę, że będzie można uznać jak na razie za chyba wykonany, za zakończony. Także spoko. Ja nim chyba za dużo nie będę jeździł, ale tata będzie go używał pewnie. I zobaczymy. Także taki szybki odcinek na zakończenie tej miniserii, mam nadzieję. Z manetką, tak jak widzimy, X3 to współpracuje bez problemu. Tutaj pokażemy z bliska, jak ta przerzutka się ładnie prezentuje. No X4 fajne. Ogólnie fajna seria tych przerzutek Strama. Dobre. Myślę, że lepsze od Shimano. Zapomniałem, że to ma przerzutkę przednią, której nie wymienialiśmy. I tak naprawdę do pełnego remontu napędu by się przydała właśnie jeszcze korba z tymi zębatkami i przerzutka przednia. Ale na środkowym to chodzi. Nie ma zbyt dużych przekosów łańcucha. Te zęby na korbie są trochę zużyte na tych blatach, ale na razie jeszcze żyje. Popej miał mi dać jakąś, ale to już tam na plan dalszy. A z przerzutki przedniej prawie nie korzystam. One były jakie były w tych rowerach, też myślałem na zmienienie na taką, jaka była w 520, tam było chyba jakiś mikroshift na manetce Strama, ale no, na tym środkowym blacie to w miarę jeździ i doprowadziliśmy go do stanu, w którym w miarę da się go używać. W końcu. Koszt, tak jak mówię, nie był wielki. Łańcuch, przerzutka i wolnobieg udało nam się zamknąć 150 zł. Przerzutka używana, ale prawie jak nowa, bardzo tanio. Łańcuch nowy Shimano, no bo Sram nie robi aż tak tanich i prostych komponentów do tych rowerów chyba. Łańcuchy robią, ale nie było stacjonarnie dostępnego. I wolnoobieg to jest zamiennik Shimano robiony przez Decathlon, bo Decathlon zaczął stosować swoje części w tych rowerach i okazuje się, że one nie są aż takie złe, ponieważ są trochę lepsze niż najniższe grupy Shimano, ale nie są też jakieś bardzo dobre i to chyba na dobre im wyszło takie rozwiązanie. Ale generalnie drugi raz bym się nie podjął ulepszania takiego roweru, bo tak jak widzimy jest to nieopłacalne. Możesz wpakować w niego bardzo dużo różnych części, a i tak komfort jazdy będzie szczerze mówiąc podobny. Może będzie troszeczkę większa tylko wytrzymałość. Największym problemem tutaj też jest ta rama, bo to jest jakaś XL-ka i ma bardzo wielki, ma bardzo długą główkę ramy, bardzo wielką tutaj rurę podsiodłową jakąś bez sensu, że nie da się tego siodełka zrobić niżej, a i tak jest bardzo wysoko. I no, gdyby to było 520 albo 540, to jego ulepszanie miałoby sens
i takie ulepszenia 520 czy 540 bym się podjął, bo są to rowery, które są, jakbym to powiedział, troszeczkę gorsze od Dartmoorów, czyli w miarę dobre. Mąż miał 520, ją ulepszał i to jeździło naprawdę spoko, więc koniec końców nie polecam ulepszania takich rowerów, ale możecie spróbować. Jeśli jesteście w stanie ogarnąć sobie części po okazyjnych cenach, na jakichś promocjach, czy od jakichś znajomych, czy jakieś tanie używane, no to można zaryzykować. Projekcik średni, ale cieszę się, że to jeszcze jeździ, bo sporo rzeczy tutaj już wymagało wymiany ze starości, a skoro już wymieniamy, to można wymienić na lepsze. Spoko jest tutaj amortyzator SR Santor, 80 skoku, ale chodzi on w miarę dobrze. Nawet przez jakiś czas skakałem na hopkach i dawał radę. Koło tutaj tylne, szeroka obręcz jest fabryczne. Z przodu nie jest fabryczne koło, ale takiego go już kupiłem. Mega mało to jest fabrycznych części w sumie. Gripy są od 520, też bitwinowe. No spoko, można by było dać jeszcze większą kierownicę, ale on był spoko właśnie do miasta, bo z tą wąską kierownicą można się zmieścić w jakichś miejscach, gdzie nie wiem, są samochody zaparkowane, czy ogólnie jest bardzo mało miejsca. No, więc bez przedłużania lecimy dalej.